Na wycieczkę pojechało 21 osób o średnim wieku 23 lata. Średnia ta wzrośnie do 24 lat, jeśli doliczy się wiek przewodnika. Ile lat ma przewodnik? Oznaczmy wiek przewodnika jako X. Czyli mamy 21 osób, które mają średnio 23 lata każda osoba. Dochodzi do tej grupy przewodnik w wieku X lat. I teraz ta średnia z całej grupy, czyli już mamy w grupie 21 osób plus przewodnik, czyli 22 osoby. I teraz ta średnia wynosi 24 lata. No i mamy wyznaczyć, ile lat ma przewodnik, wiek przewodnika. Czyli mamy wyznaczyć z tego równania X. Jak tego dokonać? Mnożymy stronami przez 22, aby pozbyć się tutaj 22 z mianownika. Mamy zatem 21 razy 23 dodać x równa się 24 razy 22. Tutaj wykonajmy sobie działanie na kalkulatorze teraz. Mamy 21 razy 23. Oczywiście można to w głowie robić. 20 razy 23 to będzie 460 i plus 23 to będzie 483, ale na przykład na maturze masz dostęp do kalkulatora prostego. Można to wykonać na kalkulatorze prostym. Unikniemy wtedy pomyłki. Na kalkulatorze bardziej naukowym też możemy to wykonać, nie ma problemu. Czyli 21 razy 23, 483. Zgadza się. I 24 razy 22. Mamy tutaj 528. Wpisujemy sobie tutaj 528. Czyli nasze równanie wygląda tak. 483 dodać wiek przewodnika równa się 528. Przerzucamy 483 na drugą stronę. Mamy wiek przewodnika, to jest 528, odjąć 483. I tutaj będzie 45 lat.